mam ci próbować, jak widzisz, że blokuje się, no. Te widełki tu nie chciały nam wejść, a nie chciałem dawać tu jeszcze większych, żeby miały za dużo luzu i by wtedy samochód podczas jazdy i hamowania mógł się przesuwać przód tył, co by było takie niekomfortowe dla mnie. Wolałem, żeby było ścisło niż za luźno. Gruba jest ta blacha, się nie chce zginąć. Dużo nie brakuje. Tomek robi minimalne wcięcie, licząc, że to pomoże. Wija to się czy nie? Toczy czy nie? Nie. Jakbyś chciał, to by wlazł, jak nie. O dobra, wchodzi, wygina się już. Dawaj, weź poruszaj przód tył teraz. A góra dół, szybciej. Bo jest 2 centymetry w tą, 2 centymetry w tamtą, dobra. Dawaj, pasy i ten. Bierz ten młotek, zabieraj. Koła w górze, widełki na ramię. W końcu udało się je wcisnąć. Teraz trzeba spiąć to pasami, by nie rozpięło się na wybojach. To może wyjedź z nim trochę na równiejszy ten. To może i tak, masz rację. To ja wsiądę za kierownicę, przytrzymam. Na razie, no to czy ma blokadę? Nie wiem, czy ma, bo jeszcze tam nie byłem. Dobra, ja się muszę rozebrać, bo jest... To się rozbieraj, raz, dwa. Nie do negliża, ale tylko bluzę. Pomyślam się. Idę kawałek, ruszę. I patrz, co tam się dzieje. Krzyczysz mi, ja ruszam do przodu. Dobra. Lusterka lusterkami, ale przy takich akcjach lepiej mieć z tyłu dodatkową parę oczu. Najważniejsze, że koła się nie blokują. Śmiga, jakby sam jechał. Blokadka jest? Blokada jest na pewno. Posłuchaj mnie, dawaj mi tu jeszcze ten. Nie wierzysz jej? Ja, trzeba to zabezpieczyć jeszcze, dawaj pasy. Też bym nie wierzył. Ten pas zielony jeszcze, musimy to zabezpieczyć. A nie kolego.